Witajcie na kanale Chodźmy po zdrowie. Dzisiaj będziecie mieli relację z kolejnego procesu przygotowania do wegetarianizmu. Jestem wśród uczestników tego spotkania, tego procesu i prowadzącego Mariusza Piotrowskiego, którego znacie z zeszłego odcinka naszego prowadzącego ten proces. Po kolei wypowiemy się, jak odczuwamy, co przeżywamy w kolejnym dniu. Każdy z osobna wypowie się, co przeżywał, a Mariusz się po prostu do tego odniesie. Krótko i zdecydowanie, a przede wszystkim fachowo i naukowo. Dzień dobry, mam na imię Dorota. Piąty dzień kończę w procesie niejedzenia i niepicia. Jeśli chodzi o to, jak się czułam po kolei, to do trzy pierwsze dni bardzo dobrze u mnie przeszły. Nie czułam pragnienia picia, nie czułam zupełnie jedzenia. Kryzys był wczoraj. Słabość, zawroty takie głowy. Ogólnie pragnienia nie miałam jakby na picie, ale samopoczucie. Bardzo duża słabość była. Dzisiaj jest zdecydowanie lepiej, ale dzisiaj mam kryzys, żeby się napić. Tłuczę usta, żeby było lżej. Wodę oczywiście wypluwam, no tak sobie pomagam. Pytanie, jak to oddziałuje jeszcze na moje ciało, na moją psychikę? Także to jest pytanie. Jeśli teraz odpowiadam na to pytanie. Jeśli chodzi o psychikę, tradycyjnie, jak zawsze, dużo spokoju i ciszy w sobie. Kilogramy, no fajnie, że też poleciały trochę w dół, co też bardzo cieszy. Dzisiaj usłyszałam też bardzo, bardzo naprawdę fajne słowo, żeby wziąć udział w procesie przygotowania do wegetarianizmu, to trzeba być szczęśliwym. Bardzo mi się podoba to. Dorotka trzeci raz już bierze udział w prowadzeniu wegetarianizm. Według takiej jakby zasady powinno być za każdym razem prościej. Nie wiem, czy jest prościej. W ciągu 7 dni, piąty dzień, tak jak dzisiaj, jest tym dniem takim krytycznym, szczególnie kiedy jesteśmy bez picia. Piąty, szósty dzień. I to już teraz będą takie dni naprawdę hardkorowe. Ten dzisiejszy i jutrzejszy, kiedy po prostu już będziesz na resztkach, że tak powiem, wytrzymałości jechała. Ale być może właśnie u ciebie tym razem to nastąpił jakiś przełom. Skoro robisz trzeci raz, to już masz tych dni tam za sobą około 20 na sucho. A organizm pamięta to doświadczenie, komórki pamiętają i podejrzewam, że będzie, że wytrzymasz całe 7 dni i podejrzewam, że jeszcze dłużej. Wyglądasz dobrze, jesteś spokojniejsza, to jest efekt. Mam na imię Ryszard. Pierwszy raz uczestniczę w tego typu zdarzeniu, choć miałem bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o długotrwałe głodówki, to nigdy nie próbowałem robić tego bez użycia wody. W starych instrukcjach, szczególnie Małachowa, okres 3-dniowy niepicia wskazywany był jako graniczny i zalecał on tego typu działania osobom, które już w głodówkach są bardzo doświadczone. Nie ukrywam, że nigdy nie miałem nawet takiej potrzeby. Teraz jednak postanowiłem w tym wziąć udział z licznych powodów. Miałem zator, od 2 lat posiadam sztuczne biodro. Chciałem jakby uzyskać większe efekty rozmaitych działań, które podejmowałem prozdrowotnie. No i postanowiłem doprowadzić do tego, by sprawdzić, czy jakieś działania dotyczące niepicia wody wspomagają mocno organizm. Nie mogę tego stwierdzić na razie.
Pierwszy dzień był znakomity, drugi zdecydowanie gorszy. Później się sytuacja trochę wyrównała, natomiast od dwóch dni w zasadzie towarzyszy mi mocne osłabienie i uczucie mdłości. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście te 6 czy 7 dni będę uczestniczył w całym procesie, z uwagi na to, że czeka mnie 10-godzinna podróż samochodem i w związku z tym zauważam u siebie pewne już deficyty, a to w skupieniu uwagi, a to w koncentracji. Nie mam natomiast problemów z głosem, nic mi nie suszy. Czuję paskudny smak w ustach, który niweluję poprzez rzucie cytryny, którą wypluwam z dużym wstrętem, bo tak naprawdę rad byłbym ją połknąć razem z tym wszystkim, co się gromadzi w trakcie rzucia. Ale jeszcze stać mi na to, żeby ją wypluć. Co do stanu psychicznego, muszę powiedzieć, że mam takie dość labilne obserwacje. Są momenty, kiedy jestem szalenie wyciszony. Wbrew temu, co doświadczałem w czasie długotrwałych głodówek, ja robiłem takie 30-dniowe, to pierwsze dni wywołały u mnie dużą potrzebę snu. I spałem bardzo długo. Spałem także w trakcie, w czasie głodówek. Wystarczało mi 3-4 godziny i mogłem być bardzo aktywny. Tutaj pojawiła się na początku duża potrzeba snu. Teraz jej nie mam. Natomiast to jak u Doroty, słabnie nieco, że tak się wyrażę, moja motywacja i zapał w zakresie niespożywania wody. Ta woda ciągnie się za mną wodospadem i w zasadzie tyle odkryłem w wyobraźni możliwości zastosowania wody i jej przyrządzania i robienia różnych z nią rzeczy, że na pewno nie przypuszczałem, że jestem aż tak bardzo kreatywny. Raz, generalnie rzecz biorąc, mam okresy totalnego wyciszenia, natomiast bywają też momenty, kiedy zupełnie nieoczekiwanie jestem bardzo pobudzony. Zauważyłem też, że okresowo jestem zdolny do nawet dość dynamicznych wysiłków. Natomiast po kilkuminutowym okresie, na przykład wypróbowałem teraz bieganie tutaj na nieodległym stadionie, to po pierwszym zrywie nagle poczułem, że za chwilę generalnie wszystkie moje zasoby fizyczne i psychiczne całkowicie się wyczerpią. Musiałem przejść do marszu, potem musiałem sobie spokojnie dreptać, truchtać, potem sobie siedziałem na ławce, oczywiście medytacyjnie, bo tu generalnie wszystko musi mieć podłoże niewątpliwie duchowe. Więc biorąc to pod uwagę, na pewno muszę powiedzieć, sprzyja to takiemu mojemu poczuciu bycia w sobie, bo jak już usiądę i się zadumam, to zdecydowanie nie mam ochoty wstać. Z reguły nie mam tego w życiu, a tu jakby mam. Mam tę przyjemność mieszkać z tobą w pokoju i obserwować ciebie. Jak śpisz i jak nie czytasz książki wspaniałej, którą przywiozłeś, jak nie możesz się skoncentrować na czytaniu. I widzę, że faktycznie dużo śpisz. To jest jedno, co zauważyłem. Wydaje mi się, że u ciebie tak to wygląda, że bo ty przez pierwsze 2-3 dni nie traciłeś prawie na wadze w ogóle, mało. Góra tam 2 kilogramy, kiedy według tej takiej ogólnej jakby ogólnego takiego zachowania wszystkich podczas tych procesów, no powinieneś tracić dziennie od kilograma do półtora. Ale dopiero zaczęła się to u ciebie ta utrata wody z organizmu wczoraj jakby i dzisiaj możesz powiedzieć o wyniku bliskim 7 kg. To poszło nagle
I podejrzewam, że w tej chwili dopiero tak się naprawdę zaczął u ciebie ten proces. Pozbyłeś się wody, rezerw, zapasów i dopiero teraz twój organizm się transformuje na nowe zasilanie. W związku z tym raczej nie podejrzewam, że będziesz do końca już naszego tutaj pobytu w stanie się skoncentrować, podejmować jakiś duży wysiłek. Lepiej jak po prostu będziesz sobie właśnie kontemplował na krzesełku mały spacerek od czasu do czasu i to wszystko. Ale jak na weterana przystało głodówek, to wspaniale, kurczę. Naprawdę gratuluję. Super. Dzień dobry. Mam na imię Małgorzata. Jestem na procesie bretariańskim po raz drugi. Przyznam się, że pierwszy mój proces nie dotrwałam do końca. Z takich osobistych powodów musiałam przerwać. Wytrzymałam 3 dni bez pokarmów stałych i picia. 4 dnia dostałam takich strasznych bóli i przerwałam ten proces. Na ten moment przygotowałam się trochę do tego. Poza tym ze swojej diety wyeliminowałam zupełnie cukier, węglowodany. Często robię takie jednodniowe, czy dobowe głodówki. Bardzo często to mam tak właściwie opanowane i gdzieś tam w swój jadłospis wpisane, w swój sposób żywienia się. Także myślę, że to drugie podejście przechodzę łagodniej. Niemniej mam takie zachwiania nastroju, brak koncentracji. No tak podobnie jak tutaj moi przedmówcy. Przechodzą lepsze i gorsze chwile, niemniej jednak staram się skoncentrować na tym, co jest w tej chwili. Nie myślę, co będzie jutro, czy się jutro najem, czy napiję, czy staram się być tu i teraz. No i to tak wygląda. Czy wytrwam do końca, to czas pokaże. Nie jesteśmy już drugi raz na procesie. Po 6 latach spotykamy się ponownie z Małgosią. Faktycznie, tak jak powiedziałaś, 6 lat temu w innym miejscu, o innej porze roku, jeszcze chłodniejszej niż ta. No faktycznie przerwałaś ten proces. Nie wiem, co było przyczyną, ale na pewno byłaś słabsza wtedy, jak pamiętam. Nie byłaś przygotowana. Podeszłaś do tego z marszu. Teraz widzę, że jesteś w o wiele lepszej formie i tak jak widzę po twojej aktywności, zachowaniu, to bez problemu dotrzesz do końca i jeszcze dalej. Dzień dobry, mam na imię Ania i jestem tutaj na procesie po raz drugi i po raz drugi przerwałam proces bretariański po 2 dniach. Tak naprawdę na głodzie jestem już od czwartku, czyli trochę tych dni się nazbierało. I przyjechałam tutaj do tej grupy, to jest stara znajomość tutaj z Mariuszem i czytam jego posty, są bardzo inspirujące i bretarianizm sam w sobie jest fenomenalny, więc chciałam tego doświadczyć. Ale nie zakładałam, że tak, że ja to muszę zrobić, raczej jako doświadczenie. I co chcę powiedzieć, że ten pierwszy dzień bez picia, już, jak wspomniałam, byłam na głodówce 3 dni, tak? Czyli dołączył ten dzień bez jedzenia i bez picia, był okej. Okay. Tu tak są fantastycznie przygotowane w ogóle atrakcje, bo niesamowite wycieczki i nawet kijki były. I ten pierwszy dzień po prostu był fantastyczny. Nawet na głodzie. Oczywiście było, no bo było ciężko. Natomiast drugi dzień to było killing dla mnie. I ja już po prostu nie mogłam.
Dzięki tu wspaniałej grupie, jeszcze właśnie Dorotka mnie zachęciła, chodź, nie możesz zostać, chodź z nami na ten spacer, ale ona mnie też holowała, bo ja naprawdę przechodziłam to bardzo ciężko. No i powiedziałam, basta. Po prostu dostałam to przyzwolenie od mojego guruji. Nie, śmieję się, od Mariusza. Mariusz mówi, okej, nie ten moment, nie ten czas. I zaczęłam pić i to było fantastyczne uczucie. Jestem dalej na głodzie, czyli to już się zbiera, po Jezu, który szósty dzień. I te płyny to po prostu dodały mi naprawdę skrzydeł. Ale chcę powiedzieć, że organizm się oczyszczał. Naprawdę mam poczucie trochę żalu, że nie wytrzymałam. Jakie są powody tego? Bo on się naprawdę fajnie oczyszczał, a jak można się domyśleć, już różne dolegliwości też tutaj mi doskwierały, więc to też był taki powód, motywacja, że się tu pojawiłam. Także ja przerwałam, czy ja będę to jeszcze kontynuować, czy jeszcze przyjadę, nie wiem. Natomiast doświadczenie świetne, naprawdę świetne. To jest nasze drugie bretariańskie spotkanie, Aniu. No pierwsze to nie wiem, czy to w ogóle było spotkanie, bo to przyjechałaś na 3 ostatnie dni i jeszcze do tego byłaś pogrążona w poprawianiu prac uczniowskich i praktycznie byłaś może ciałem tam jakoś, ale na pewno nie głową. Natomiast no, wtedy tylko posmakowałaś czegoś, raczej obecności wśród ludzi, którzy to robili. Natomiast teraz no już wygląda o wiele lepiej. A wydaje mi się, że jednak się nie spodziewałeś, że to jest taki hardcore jednak. Ale jestem pewien, że efektem tego naszego spotkania będzie to, że będziesz miała spokojniejszy umysł. O wiele spokojniejszy, że wyjdziesz z tej szkoły, w której pracujesz. I jestem pewien, że spotkamy się właśnie tu, w tym pięknym miejscu, wśród pięknych ludzi i to jeszcze w tym roku. I zobaczysz, że zrobisz to. Już wiesz, o co chodzi teraz. I przyjedziesz bez szkoły, bez prac do poprawienia. Zostawisz to wszystko za sobą i zrobisz to. Okay? Dzięki. Dziękuję. Mam na imię Marzena. Przyjechałam tutaj obserwując proces bretarianiczny już od wielu lat. Między innymi Mariusza i wszystkie wywiady z nim. Bardzo inspirujące. Nakłoniło mnie oczywiście duchowe poszukiwanie i parę dolegliwości w ciele, jak większość ludzi w moim wieku, prawdopodobnie. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale z tego, co widzę, różnie się dzieje. Nie chcąc skorzystać jakby z usług medycznych i medycyny konwencjonalnej, postarałam się o to, żeby zadbać i wziąć w ręce swoje zdrowie. I mam wrażenie, że mi się po trosze to udało, dlatego że bardzo różne rzeczy zadziewają się w ciele podczas głodówki i podczas niepicia. Jestem piąty dzień na głodówce i 4 dni bez picia. Różne rzeczy się działy. Raz było lepiej, raz gorzej. Słabłam, wzmacniałam się. Jak słychać, trochę straciłam głos. Wspomagam się rzuciem lodu i odrobiną wody, którą płuczę usta, co mi pozwala mówić w ogóle. Zachęcam bardzo serdecznie każdego, kto w jakiś sposób się zetknął z głodówkami, z takim sposobem oczyszczania ciała, umysłu między innymi. Ponieważ oprócz ciała fizycznego masa rzeczy zadziewa się poza tym, co widzimy, co jest na przykład dla mnie bardzo istotne, do czego zresztą też zachęca Mariusz, co nam pięknie na warsztatach tłumaczy, uświadamia nas, bardzo mocno nas inspiruje i jego
opieka, między innymi też opieka gospodarzy cudownych, przecudownych, którzy biorą z nami udział, co jest też dużym wsparciem dla nas. Także jestem pełna podziwu dla organizatorów, za co chciałabym przy okazji wypowiedzi bardzo podziękować. Naprawdę jesteście wielcy, że robicie tak rzadkie rzeczy, na które mało kto się porywa. Chciałabym kiedyś jeszcze mieć okazję wypowiedzenia się, ponieważ obiecałam sobie i między innymi, żeby się trochę zakleszczyć w obietnicy, obiecałam Mariuszowi, że będę kontynuować ten proces, wracając do domu. I mam nadzieję, że kiedyś mi się uda to upublicznić, co się działo dalej ze mną i jak moje losy się potoczyły dzięki temu procesowi. I mam nadzieję, że tak też się stanie. Chciałam dodać, że kiedyś przeszłam 7-dniowy proces głodówki w domu i z wielką niechęcią chciałam to powtórzyć, bo pasmo bóli, które przechodziłam, było praktycznie nie do wytrzymania, ponieważ nie przyjmuję żadnych leków przeciwbólowych. I dopiero jak mi Mariusz uświadomił, że działo się to dlatego, że był brak ruchu. I tu po prostu zbawienne się okazało, że mamy możliwość ruszać i ruszamy się tu naprawdę dużo, codziennie, dwa razy dziennie. Jesteśmy wyciągani z domu, z łóżek i Marian robi z nas po prostu sportowców pierwszej klasy. Po pierwsze nas uczy używać poprawnie sposobu chodzenia, używając przy pomocy kijków, to Nordic Walking oczywiście, co jest dla mnie fantastyczną przygodą, bo na pewno chodziłam na kijkach, ale to w ogóle nie przypominało tego, co pokazał Marian i jak zaprezentował z wielką cierpliwością i namaszczeniem, jak to robić dobrze, żeby się nie męczyć, żeby chodzić ładnie, żeby sprawiało to przyjemność i jeszcze, żeby robić to szybko i żeby dawało to efekt. Także tu ogromne podziękowania za wysiłek, cierpliwość do nas i za to, że faktycznie ten proces stał się przyjemny, łatwiejszy i bóle przechodziły, naprawdę przechodziły. Bolało, ale to w ogóle nie przypominało tego bólu, który jest podczas leżenia w łóżku, przewracaniu się z boku na bok. Ruch musi być, a ten rodzaj ruchu, który proponuje Marian z Dorotką, jest czymś wspaniałym, bo jest od kategorii wiekowej bez ograniczeń. Każdy może to zrobić. Także naprawdę zachęcam, jeszcze raz zachęcam do skorzystania z takiej formy przejścia przez proces bertrajański. Dziękuję. Następny proces w Gościcinie będzie odbywał się pod hasłem bertrajanizm w stylu Nordic Walking. Marzenka akurat jest kimś takim, kogo chciałbym w ogóle widzieć w przyszłości na swoich zajęciach, takich ludzi jak najwięcej, po prostu tutaj nie masz z nią żadnych problemów, po prostu tak jak zaczęła, tak robi to bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych dyskusji, bez żadnego ale, po prostu przyjmuje to wszystko, co się z nią dzieje, tak jak ma być i widzę, że wytrwa do końca i nie tylko będzie po prostu jeszcze w domu to robiła i zainspiruje jeszcze swoich bliskich. Na pewno do jakiejś zmiany ich zainspiruje, także jestem ciekaw w ogóle tego, co się wydarzy dalej w twoim życiu i także zdaj tę relację, o której mówiłaś właśnie. Dziękuję bardzo. Ja uczestniczę drugi raz w procesie i tak jak koleżanki i koledzy powiedzieli, też Mariusz to podkreślił, że trzeba być przygotowanym do tego procesu. Ja za pierwszym razem podszedłem naprawdę z takim dużym entuzjazmem do tego procesu i było mi w nim ciężko, ale byłem zachwycony tym, że trwam.
Teraz przychodzą mi myśli, po co to robię. Bo jakieś tam doznania miałem, przemyślenia też miałem, ale już się dowiedziałem, po co ja to robię. Żeby nie ten proces, to bym nie wiedział, że kijki i ludzie dają mi duży zastrzyk adrenaliny i szczęścia, poczucia radości, że mogę robić to, co robię, czyli uczyć innych poprawnego chodzenia na kijach i być wśród ludzi. Ja wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, że jesteście w tych dniach, bo im więcej ludzi jest wokół mnie, tym więcej ja mam energii. Po to był mi potrzebny ten proces. Dzięki. Tutaj to już tylko zostają takie słowa jak podziw, bo wydaje mi się, że byłeś najlepiej ze wszystkich uczestników przygotowanym do tego procesu. Raz, że brałeś udział w poprzednim, dwa, że po prostu prowadzisz taki styl życia, taki trochę ekstremalny. Nie jest to dla ciebie żadną nowością. Na pewno pościsz, czy tam nawet prowadzisz jakieś dłuższe głodówki, prowadziłeś i to, co, z czym się spotkałeś tutaj, to tylko jest jakby potwierdzeniem tego, że warto tak dalej żyć i od czasu do czasu wspomóc się w taki sposób. Mariusz, jeżeli mogę jeszcze i jakbyś chciał powiedzieć, bo przeszedłeś pewnie w swoim życiu ileś tam procesów bretariańskich i powiedz nam o dobrostanie ruszania się właśnie w takim procesie. Jak interesuję się tak zwanym ideą bretarianizmu w Polsce już około 20 lat. Mniej więcej ona zlądowała do Polski na początku lat 2000. No i wtedy to był jeden kanał przepływu informacji, mianowicie była to przez media drukowane metoda według popularnej wówczas Australijki Jasmuheen. Metoda tak zwana 21-dniowa, która nakazywała tak czy inaczej, niezależnie od czasu, nakazywała tak zwane oszczędzanie energii, włączanie trybu przetrwania, czyli po prostu leżenie w łóżku i oczekiwanie na śmierć po prostu z braku pożywienia. No, ta metoda się nie sprawdziła, bo tak naprawdę nikt według tej metody nie stał się bretarianinem, bo ludzie na ogół jak w ogóle wytrzymywali 7 dni w pokoju, w zamknięciu, na łóżku, no to już w ogóle było bardzo dużo, a jak kończyli tych 7 dni, to już byli tak totalnie wyczerpani, że nie mieli w ogóle siły na nic więcej, więc zaspokajali się pierwszym i setnym i tysięcznym łykiem jakiegokolwiek płynu, jaki dane im było wypić. No i ta metoda, ta jakby braku ruchu, bez ruchu po prostu jakby poległa. No i ja jeżdżąc do Indii, wydaje mi się, że tam podpatrując kogo trzeba, kogo mogłem i naprawdę fajne wzorce. Zauważyłem, że jednak tam u podstawy wszelkich postów głodówek jest ruch. Nie tam jakieś siedzenie medytacyjne, nie tam wiszenie na linie, czy po prostu ruch. Ruch przede wszystkim nie w jakiejś tam formie ekstremalnej, przede wszystkim ruch, spacer, marsz. I to właśnie była podstawa. No i po prostu jakoś tak, jak to zauważyłem, że tam to działa, to tak samo tutaj może działać. Tacy sami ludzie są i tu, i tam. No i po prostu zaczęło się to chyba sprawdzać, wydaje mi się, że a jak jeszcze ten ruch trochę zintensyfikowaliśmy, jak tutaj, bo do tej pory to się ograniczało do marszów,
i do ewentualnie popływania tam w sprzyjających warunkach. Natomiast tutaj mamy już taki, no, wchodzimy w strefę pewnego wyczynu sportowego. Mianowicie tutaj mamy praktycznie, jesteśmy na obozie treningowym Nordic Walking, a nie na brytaliańskim obozie. I wydaje mi się, że to wszystko fajnie działa. Jest to bardzo wszechstronny ruch, nie tylko nogi, ale też całe ciało i plus jeszcze jakieś tam ćwiczenia uzupełniające i nie dość, że wyjedziemy lżejsi, to jeszcze sprawniejsi i z odbudowaną masą mięśniową. Głód nie zje nam mięśni, nie zje poza złogami, poza tłuszczem, na pewno mięśni nie tknie, mięśnie się ratują same. Dzięki. Ja dziękuję i to na tyle w dzisiejszym odcinku naszego kanału Chodźmy po zdrowie. Chcę Was zaprosić na kolejny proces przygotowania do brytarianizmu. Jak będziecie obserwować Facebooka Mariusza Piotrowskiego, to tam się dowiecie wszystkiego. Zapraszam do oglądania i śledzenia na Facebooku Mariusza Piotrowskiego, gdzie będzie wszystko o brytarianizmie, kiedy następny proces. A teraz my się jeszcze poruszamy.